Zerwałeś więc zadło krzyżowe przednie i nie wiesz, czy podjąć się operacji. Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w dzisiejszym filmie. Ponadto dowiesz się, jakie powinny być cele w poszczególnych etapach fizjoterapii pooperacyjnej i nieoperacyjnej. Zapraszam na film. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wziąć pod uwagę kilka ważnych rzeczy. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest to, że tylko około 55% zawodowych sportowców wraca do poziomu sportowego sprzed kontuzji. Po drugie, w wyborze odpowiedniego postępowania powinien nam pomóc lekarz, który indywidualnie rozpatrzy stan naszego kolana na podstawie badania przedmiotowego, jak i badania obrazowego. Po trzecie, ponad połowa uszkodzeń w obrębie węzła krzyżowego przedniego nie wymaga zabiegu operacyjnego. I po czwarte, bez względu na to, czy wybierzemy opcję operacyjną czy nieoperacyjną, pierwsze 6 tygodni wygląda bardzo podobnie. Forbel przeprowadził 5-letnie badania 3 grup osób. Pierwsza grupa były to osoby, które poddały się szybkiej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Była to grupa 60 osób. Grupa druga były to osoby, które skorzystały z późnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Była to grupa 30 osób. I grupa 29 osób, która była leczona tylko i wyłącznie zachowawczo. W perspektywie 5 lat okazuje się, że efekty terapeutyczne dla wszystkich tych 3 grup były takie same. Jeżeli natomiast chodzi o młodych sportowców, to rekonstrukcja węzła krzyżowego przedniego chroni ich przed kolejnymi urazami i kolejnymi zabiegami operacyjnymi. Badania pokazują, że osoby operowane i nieoperowane w perspektywie 5 lat nie różnią się między sobą pod względem funkcjonalnym, jak i siły mięśniowej. Zarówno pacjenci operowani i nieoperowani mają takie same zmiany zwyrodnieniowe i inne uszkodzenia stawu kolanowego. Badania wykonane na potrzeby Komitetu Olimpijskiego wykazały, że 50% kobiet, które uprawiają sport niekontaktowy, w perspektywie 15 lat, bez względu na to, czy będą miały zabieg operacyjny czy zachowawczy, będą miały takie same zwyrodnienia stawu kolanowego. W kolejnych badaniach bierze udział 281 pacjentów, którzy są leczeni zachowawczo. Po 40 dniach są wykonane testy i po tych testach tych pacjentów podzielono na 3 kolejne grupy. Pierwsza grupa, COPERS, jest to 17%, które przejdą pomyślnie proces terapeutyczny i będą mieli stabilne kolano. Druga grupa, ADAPTERS, jest to 45% uczestników. Są to osoby, które wrócą do normalnego funkcjonowania i sportu, natomiast bez stabilnego kolana. I ostatnia, trzecia grupa, NON-COPERS, jest to około 38% pacjentów. Osoby te odczuwają uciekanie kolana. W badaniu przedmiotowym kolano jest niestabilne i te osoby będą musiały podjąć się leczenia operacyjnego. A teraz czas na cele poszczególnych 5 etapów u pacjentów po rekonstrukcji ACL-a, jak i leczenia zachowawczego. Pierwszy etap trwa do 4 tygodnia od urazu i powinniśmy do tego czasu uzyskać pełny wyprost, zgięcie do 120 stopni, oczywiście w odciążeniu i na pewno bezbólowo. Funkcja mięśnia czworogłowego powinna być w pełni kontrolowana w pozycji siedzącej i stojącej. Na tym etapie nie powinno być już obrzęków porannych. Powinniśmy obciążać kończynę bez bólu i utykania, a kulę możemy odstawić wtedy, kiedy możemy chodzić bez utykania do tyłu. Kolejny etap trwa od 5 do 8 tygodnia i na tym etapie powinniśmy bezbólowo zginać nogę po urazie, tak samo jak nogę zdrową. Na tym etapie obrzęki powinny być okazjonalne, a chodzenie powinno być bez utykania i bez bólu. Kolejny etap trwa od 9 do 12 tygodnia i tutaj oprócz pełnych zakresów powinniśmy już wykonywać ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu, już bez ograniczeń. Na tym etapie możemy już rozpocząć aktywność fizyczną i powinna być ona bezbolesna i powinna być uzależniona od obrzęku. Kolejny etap to okres od 13 do 16 tygodnia i w tym okresie możemy już rozpocząć ćwiczenia w otwartym łańcuchu na mięsień czworogłowy. W tym etapie, w przypadku bezoperacyjnym, możemy wdrożyć bieganie, które powinno być bez bólu, bez utykania i bez obrzęku. Kolejny, ostatni już etap trwa między 17 a 24 tygodniem i tutaj bardziej dotyczy on osób operowanych, ponieważ
W tym przypadku możemy rozpocząć bieganie praktycznie bez ograniczeń, bez bólu, obrzęku i bez utykania. A jeżeli film Ci spodobał, dał Ci jakąś wartość, to proszę zostaw łapkę do góry. Jeżeli chciałbyś być na bieżąco z moimi materiałami, zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli chciałbyś się podzielić się z kimś innym, to oczywiście udostępnij ten film. Ja Ci bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!